Halo, witam was bardzo serdecznie moi drodzy, tutaj Hanta i oczywiście kolejny odcinek Grida 2, który ciągnie się nieco dziwacznie, ponieważ nagrywam średnio jeden odcinek na 2-3 tygodnie, także przepraszam was za to bardzo serdecznie, ale skończyłem Assassina, dzisiaj kończymy z Thievultem Bordera, także Grid 2 wraca do takiego regularnego wychodzenia publikacji. Regularnego kalendarzyka, także będzie teraz dużo więcej odcinków niż było to przez ostatnie, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące. Także sorry za to, no ale tak jak mówię, już będzie ok. No i patrzmy co my tu mamy, dalej mamy ten cholerny czwarty sezon, kończymy, tak? A to ciekawe, w tych wyzwaniach mam 8 wyzwań, czyli 8 wyścigów, gdzie mogę zdobyć swój samochód, kolejny. Przed sekundą przejechałem jeden i zdobyłem McLarena, ale ich było 8. Zdobyłem McLarena i mi wskoczył automatycznie kolejny, więc dalej mam 8. Masakra. A najgorsze jest to, że rozpoczyna się je nie od tego powiedzmy najsłabszego wozu, tylko od najlepszego, czyli od najnowszego wyzwania, a nie od najstarszego. To jest dziwne, ale dobra. Zobaczmy co my tu mamy. Mamy zawody specjalne. Mamy ich sporo, tutaj dobra, wyprzedzanie, tu był TOG, wytrzymałość i inny TOG. A zobaczmy co mamy w normalnym sezonie, mamy pojedynek, mamy drugi pojedynek, mamy wyścig, mamy punkty kontrolne, mamy drift. Może zacznijmy sobie od punktów kontrolnych, nie wiem dlaczego tak jakoś. O właśnie, mamy tego McLarena. Szczerze mówiąc, jeździłem nim przed chwilą i jeździło się nim całkiem fajnie. Więc myślę, że właśnie od niego sobie zaczniemy jazdę. Ja sobie odrobinę przyciszę chyba słuchawki. O, dobra. Tak będzie dobrze, wiecie, żebym się sam się słyszał się i wszystko być gitysansko. Nie wierzę, te loadingi. Kurde, dalej się to tnie, nie? To jest tu WTF. Okej, co to w ogóle za miasto jest? To dobra okazja, by nabrać Chicago. Prędkości. Pamiętaj tylko o punktach hamowania. Że w Chicago. No tak, mamy te C punkty kontrolne. Aha, i tu mamy tak, do punktu kontrolnego musimy dojechać w danym czasie. Znaczy nie, inaczej, mamy określony swój czas i... Przy każdym punkcie kontrolnym zyskujemy kolejne kilka sekund, aczkolwiek tak naprawdę to ma troszeczkę tak, wiecie, wprowadzić takie, no jakąś innowacje tak naprawdę, to jest to połączenie w sumie wyścigu i tego... tej jazdy, gdzie mamy taki... Właściwie nie, to jest inna forma tego wyścigu, gdzie mamy, wiecie, ograniczony czas. Znaczy ograniczony czas, czyli co jakiś czas ktoś odpada, nie? Co tam chyba 30 czy 20 sekund? To 30 sekund ktoś odpada, ostatni odpada. A tu jest właściwie podobnie na troszeczkę innych zasadach, ale tak czy siak muszę wyprzedzić wszystkich, jeżeli chcę mieć pewność, że wygram zawody. Demet, tutaj sobie cofniemy. Świetnie stoisz z czasem, nie zmarnuj takiej szansy. Cholera. Dobra. Jestem trzeci. W sumie fajnie. Ale mówię, tak czy srak musimy jechać, tak czy srak musimy wyprzedzić resztę, żeby to miało sens. Tylko pytanie, czy jest tu kilka rund, czy to jest jedna runda tylko tego. Demet! W sumie... Głupi jestem, bo nie sprawdziłem. Mogłem to sprawdzić oczywiście, ale tego nie zrobiłem, bo... Bo nie wiem, bo nie. Demet! Okej, tu widzę jakaś zawrotka jest totalna. O, Macarena! W ogóle z tym padem ciekawą rzecz zauważyłem, że... Goń do następnego punktu kontrolnego, zanim tak, skończy ci się czas. Tak. Dzwoni mi telefon, ale chyba jest na trybie milczenia. Tak, jest na trybie milczenia, czyli się nie odezwie teraz. No trudno.
Przedłużono ci czas. Przez ostatnią godzinę siedziałem i patrzyłem w monitor, nie robiąc absolutnie nic. Po czym jak stwierdziłem, nagram sobie jednak jakiś odcinek, to tak, w tym momencie to jest najlepszy czas na to, żeby do mnie zadzwonić. Także sorry, winę tu, jak pomawiają, ale nope. Nie będę teraz odbierał. Zatem jestem leniwym osobą i nie chcę się nawet ciąć tego odcinka. Mogę później montować, chociaż chyba tak zrobię. Ale wierzcie, że mi się nie chce. Jak mam możliwość nagrania w całości danego odcinka, to jestem fanem takiego nagrywania. Może i to nie jest najlepsza forma, najbardziej interesująca, albo najbardziej robiąca największe show, aczkolwiek jestem fanem takiej formy. Jest to wygodne dla mnie w tym momencie. Plus jest to oczywiście najszybsza metoda nagrywania, bo tak naprawdę odcinek, który ja nagram, nie muszę go renderować, nie muszę go montować, nie muszę, nie wiem, ekstrahowywać audio i tak dalej, jak na przykład Evil robi ze swoimi filmami. Siadam, nagrywam pół godziny, po czym rzucam to do uploadu, uploaduje się to jakieś 50 minut i hejo, z głowy i macie odcinek, więc nie muszę płakać, że o mój Boże, tak dzisiaj mało mam czasu, nagram odcinek, ale zanim nagram odcinek, zanim go zmontuję, zanim to tamto stamto, no to się okaże, że pół dnia mi zeszło i nie mam czasu nic więcej zrobić. Tylko jestem w stanie wam wypuścić materiał od razu, na bieżąco. Aczkolwiek na dzisiaj pewnie mam zaplanowane materiały, ale wiecie, o co chodzi. No kurczę, no i nie mogę ich dogonić. Czas się już nie kończy. 15 sekund dosłownie zostało. No kogoś tam dogonia. Ale to tak. Demet, dobra. Zróbmy lepiej ten zakręt. No, nie umiem tego zakręcić dziś. Po prostu go nie umiem wyjść. Za każdym razem się tam wyjdzie. Demet! Masz 10 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. Znowu mam 10 sekund. O, a jednak. Ale tak, czas może skończyć. Czyli mi. Masz 5 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. Jestem drugi. No i tutaj chyba już się skończy moja przygoda, chociaż ten koleś... Nie, nie stoi. No, moja przygoda się skończy, także dziękuję. Ale jestem drugi, nie jest wcale to złe miejsce. Pytanie tylko, czy mamy więcej rund tego wyścigu, czy mniej rund tego wyścigu. 16 punktów. Jesteś drugi w tabeli wyników. Postaraj się zrobić wszystko, żeby lider nie przekroczył linii mety przed tobą. O Boże, no dobra. Ściany. Omijaj je szeroki. Tak, tak. I zgadnijcie co? 3 godziny później dopiero kolejny wyścig jadę. Jezu. Masakra. Dobra, jedziemy dalej. W ogóle przez przypadek sobie oczywiście... Znaczy przez przypadek jak przez przypadek. Po prostu przez pada mojego wziąłem i sobie wyłączyłem w ogóle te wyścigi. Ale tu jest... Dzień kurwa spierdalaj. Jest coś na szczęście takiego tutaj, że... Jest coś takiego, że jak nawet zapiszę i wyjdę w tym momencie tutaj na tę opcję na dole i później włączę tam wyścigi, to proponuje mi kontynuować ostatnie moje zawody, co jest bardzo dobrym featurem dla właśnie takich, nie wiem, ludzi opornych umysłowo albo dla ludzi, którym coś się pierdoli ze sterowaniem, czytajcie mi. Znaczy w sensie należy do tej drugiej grupy. No wiecie o co chodzi. Mamy Lazurowe Wybrzeże! Nie lubię tej kurwa trasy, nie lubię, jest zajebiście po prostu wąsko, jest dużo kamienia, wszystko wygląda tak samo, nie da się zapamiętać trasy. I ciasno jest, jak już mówiłem. Ale cóż, noś. Jedźmy po prostu, troszeczkę w innej formie tutaj widzicie jest, że każdy startuje... Znaczy, nie, no właściwie w tej samej formie, tylko że miejsce, z miejsca wystartowałem wyższego chyba niż poprzednio. Albo nie, może nie. Ale na pewno wystartowaliśmy od początku, a nie od gdzieś tam środka już z prędkością i tak dalej.
No właściwie, wiecie, tutaj jest jedna trasa, którą się jej, można wypaść i zginąć. Jest jedna trasa, którą się jedzie od punktu A do B albo od B do A, natomiast w Chicago po prostu mieliśmy okrążenia i myślę, że to o to w tym chodzi. Kurde no, chyba mnie szlak trafi, nie wiem, nie lubię tej trasy, nie umiem na niej jeździć, rozpraszam się, ni chuja nie umiem tego przejechać. Niech mnie szlak, po prostu niech mnie szlak. Masz 10 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. Trzeba się skupić. Jeszcze 5 sekund. Plus może byłoby to dla mnie prostsze, gdybym co, kurwa, dosłownie 5 sekund nie dostawał, kurwa, albo SMS-a, albo telefonu, który trzeba odebrać, bo po prostu ja pierdzielę. A, piąte miejsce, no świetnie, może jednak spróbujmy to zrestartować. To absolutnie nie bez sensu było. Dobra, zbliż się do linii startowej i czekaj na zielone światło. Spróbujmy się teraz skupić. Nie, bo po prostu wiecie, się człowiek umawia na daną godzinę, na wyrobienie, znaczy wiecie, o danej godzinie trzeba zrobić coś i wszystko spoko, i resztę dnia sobie człowiek planuje pod tą jedną rzecz, tak? Albo no, planuje jak planuje. Ma taką świadomość, że o tej godzinie muszę to, więc teraz mogę przez jakiś czas porobić to, czyli na przykład w moim przypadku przez jakiś tam, nie wiem, godzinę, półtorej mogę sobie ponagrywać, tak? Czyli trzy odcinki mogę sobie nagrać spokojnie, luz bluz. Później sobie porobię coś tam innego i o godzinie danej zrobię to i to, co mam zrobić. Po czym się, kurwa, okazuje, że nie, bo przez tę godzinę, półtorej, kiedy chciałem nagrywać, musiałem, kurwa, odebrać 10 telefonów. Więc generalnie przez tę godzinę, półtorej nagrałem dosłownie, kurwa, 8 minut odcinka. Świetnie, dobry progres, nie? To jest, kurwa, ta ilość godzin, którą chciałem wyrobić. Zajebiście, kurwa, zamiast 90 minut nagrałem 8. To jest, to kurwa, nawet nie jest 10%, no Jezu. Pomijając ten temat, idąc dalej, okazuje się, że ni chuja, ponieważ osoba, z którą się umówiłeś na daną godzinę, ma to wszystko w dupie i przychodzi, kurwa, ponad godzinę wcześniej. Półtorej godziny wcześniej. I, kurwa, wszystko staje na głowie, trzeba zapierdalać z tym, z tamtym, z ramtym i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, pamiętajcie, bo ja jestem akurat osobą, która, no niestety, ma tendencję do spóźniania się i no tak mam, ale pamiętajcie w drugą stronę, że jeżeli umawiacie się na daną godzinę, powiedzmy, jest to godzina 15, umawiacie się z kimś na godzinę 15, to lepiej spóźnić się 15 minut, kurwa, no patrzcie, no i chuja, wyszło to samo. Lepiej się spóźnić 15 minut, niż przyjść o godzinie 14, godzinę wcześniej. Bo to nie mija się po prostu z celem, bo komuś rozdupcacie cały, absolutnie. To dobra pozycja, ale postara się ją poprawić. No, już tego nie wygram. 14 punktów straty, to Lucien musiałby spaść. Lucien musiałby nie dostać punktów, ja musiałbym wygrać. Taka jest prawda, także chyba niespecjalnie. Ale no dobra, trudno, wyjebane. Przejedziemy. No i nie robi się tak, nie przychodzi się na pewno wcześniej, i na pewno w drugą stronę nie jojczy się, że się czeka od iluś tam, bo się przyjechało wcześniej. Chuj, mnie to boli, jeżeli się już umówiliśmy na jakąś godzinę, bierzemy się do dzieła. Ja się spóźniłem, okej, to jest moja wina, ale nie, proszę mi nie jojczyć, że się czeka ileś tam ileś, bo też miałem tradycyjnym braniem zakrętów, zwycięstwo będzie nasze. Okej. Niedawno powiedzmy miałem taką sytuację, gdzie byłem umówiony na godzinę, wiecie, punkt, nie? Czyli 00, tam nie wiem, no nieważne, nie? Powiedzmy, że byłaby to przysłowiowa godzina 15, którą już tu przetoczyłem. I ja spóźniłem się 15 minut. Przyjeżdżam i słyszę, że ktoś na mnie czeka od 40 minut. Mówię, no to hej, no to ja się spóźniłem tylko 15, to sam sobie jesteś winien, że czekasz 40 minut, trzeba było nie przyjeżdżać wcześniej. Otrzymujesz premię czasową. No ale cóż. Dodano ci czas. Kurwa, super, na każdym punkcie będziesz to mówił? No ale niestety, różnie ludzie podchodzą do tematu. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Lepiej się chwilę spóźnić, niż przyjechać za wcześnie, bo albo się komuś rozpieprzy, no bo faktycznie, nie wiem, przyjeżdżamy do kogoś, powiedzmy, do domu,
mówimy, będziemy na 15, jesteśmy o 14, to trochę mu rozpierdalamy dzień, jakby nie było. No chyba, że akurat nie jest to jakoś tam, wiecie, że temat jest otwarty, luźny i tak dalej. Jeszcze 10 sekund. I na przykład idzie hasło, będę jakoś po południu, dam znać, jak się będę zbliżał. No to jest inna sytuacja, wiadomo, nie? No to też nie przyjeżdża się o godzinie 9 rano, nie? Tylko się przyjeżdża po południu, czy to będzie pierwsza, czy to będzie druga, czy 14, znaczy tak, druga i 14 to ta sama. Czy to będzie, nie wiem, 16 czy coś. No to tak jak mówiłem, to już jest kwestia tego, że się zostawiło otwarty temat. Ale nie, jeżeli się umawiamy na konkretną godzinę i przychodzimy wcześniej, albo no, do nas ktoś przychodzi w ogóle wcześniej. No, także nie chuj ja. Trzecie miejsce, a trzecie miejsce wcale nie tak źle, jakby nie było. No ale cóż, ale bywa niestety i tak. Okej, kontynuujmy zatem. Tak więc, jak chciałem powiedzieć, ale w końcu nie powiedziałem, podczas chyba poprzedniego wyścigu. Jeżeli chodzi o moje problemy z padem, doszedłem do ciekawych wniosków, znaczy dzięki obserwacjom doszedłem do ciekawych wniosków, mianowicie nie tyle kontrolki same się włączają, co przy jakimś intensywnym machaniu padem, bądź też ruszaniem kablem się tak dzieje. Czyli tak naprawdę to jest kwestia właśnie tu połączenia pada i kabla. W tym momencie nie naciskam żadnego przycisku, tylko ruszam kablem lewo-prawo. To jest ten problem. Niestety. No nic, no trzeba będzie ten. Trzeba będzie zbierać hajsy i kupić nowego, oryginalnego pada. Tak więc, cóż mogę powiedzieć, zapraszam na streama, na streamy ogólnie, które się odbywają, oczywiście link, zawsze informacja o streamach jest podana i na Facebooku, i na YouTubie, link jest na każdy, w każdym, kurczę, filmie jest w opisie, link do hitboxa mojego i tak dalej, i tam jest znowuż link do dotacji, które po prostu ogarnąłem, więc jeżeli macie ochotę, to możecie po prostu wpłacić 50 groszy, znaczy nie, sorry, 50 groszy się już nie da, bo niestety policzyłem wszystko i okazuje się, że na PayPalu jest coś takiego jak opłaty za korzystanie z karty kredytowej, a większość ludzi wpłaca z karty kredytowej, a nie z PayPala, przez co zabiera mi część pieniędzy, tak więc pierwszą kwotą, od której się w ogóle opłaca zacząć zbieranie dotacji, to jest 2 zł, a nie 50 groszy. No ale dobra, pomijając ten temat, wracajmy dalej. Tu widzę, mamy tak, mamy jedną wytrzymałość, mamy dwa tołgi, tych specjalnych. Się zastanawiam, czy nie ten. Spróbujmy tego tołga zrobić. To będzie na jednej trasie. Oj, Viperem. Viperem to fajno. Viperem to fajno. To pojedzimy. Nie, teraz tak realnie patrzę, to faktycznie z tego względu, że ja na padzie gram w 99% gier, które widzicie u mnie na kanale, jest właśnie zagranych na padzie, więc chyba trzeba pozbierać pieniądze na pada na samym początku. Zamiast na przykład na upgrade kompa, czy tam nie wiem, drugi monitor. Pierwszy sektor był dla ciebie problematyczny. Musisz tam uważać. Dobra, cicho. Będziemy go po prostu gnoja blokować. I co? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wysuwasz się na prowadzenie. Wiecie, tak naprawdę nie jest to pojedynek dragsterów, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak zajeżdżanie sobie trasy. Znaczy no, może mogą być chamskie zagrywki takiego blokowania, ale generalnie on musi się postarać mnie wyprzedzić gdzieś na jakimś zakręcie albo czymś. Wykorzystać jakąś moją pomyłkę, żeby mnie wyprzedzić. A ja mogę właściwie blokować go na tyle uczciwie, na ile się da. Ponieważ tak jak mówię, nie jest to wyścig dragsterów, to też nie ma tutaj wjeżdżania sobie na tor, nie? Ja nie mam obowiązku jechać tylko wyznaczonym torem. Ciężko mi teraz, widzę, uzyskać większą przewagę nad nim. No, wystarczy dojechać do końca trasy, jesteśmy w połowie. No, te tołgi nie potrwają. A zostawisz gościa w tyle. Nie potrwają jakoś mega długo. Aczkolwiek, jak rozumiem, będzie struktura taka. Dogania cię, nie daj się mu wyprzedzić. Turniejowa, że tak powiem. Dobra, trzeci sektor.
musiałem w sumie aż tak hamować. Aczkolwiek, no, no dobra. Tak czy siak, dojechałem pierwszy. Także dziękuję. Wygrana. Ale to dopiero pierwsza wygrana, także przypuszczam, że jeszcze dwie. Świetnie, nawet się nie obejrzysz, a w sieci będzie o tobie głośno. Tak jak mówiłem. Aczkolwiek nie mogę po nim napierdalać, bo mnie wyeliminują. Zdyskwalifikują, przepraszam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie wiem, czy mówił coś o jakiejś dyskwalifikacji. No what the fuck? Jakiejś dyskwalifikacji. Widzicie, no i mnie tu blokuje, aczkolwiek on w ogóle... No jedzie, no. Jakiś, co to jest? McLaren to jest przecież. Macarena. Ten dźwięk mi się nie podobał. Oj tam, oj tam. Ja wiem, że nie, Boże, nie umiem śpiewać jakoś za specjalnie, no już bez przesady, no. Jak widziałem dzisiaj Utivolta filmik, nie, film, znaczy, no tak, filmik ze streama, zapis, jak z Zosią odpalili sobie tego SingStara, czy jak się to tam nazywa, Ultrastar, nie, SingStar to jest ta oficjalna gra, a Ultrastar to jest ta przeróbka pecetowa, no i coś tam śpiewali, i śpiewali Let It Go. A myśmy z Tivoltem kiedyś śpiewali przecież Let It Go w którymś odcinku Borderlands na samym początku. Dodaj gazu, facet jest coraz bliżej. Dobra, dobra, spoko. Ja uważam osobiście, że dużo lepiej wyszła moja wersja z Tivoltem niż wersja Tivolt plus Zosia. Naprawdę. Myślę, że nasze wykonanie było o niebo lepsze. No ale to tylko moja prywatna opinia. Kręciołek. No, nie wyszło. Wcześniej musiałbym wrzucić ręczny. Dobra. No to przejechany kolejny. I jeszcze jeden. Zaraz zobaczymy, jak nam z czasem. A chociaż tutaj patrzę. No. Tak z 10 minut, tak? 10 minut. Zaproszono cię do udziału w zawodach specjalnych. Już tyle, tylko dwa? Wytrwałość. Dlatego nie wolno ci odpuścić ani na chwilę. Jeśli tak, się tak, postarasz, zdobędziesz całą rzeszę nowych fanów. Właśnie nie wiem, czy cisnąć tego na wytrwałość, czy spróbować na przykład coś tutaj. Tu są trzy rundy, tu są trzy rundy. Tu są trzy rundy, trzy rundy. Trzy rundy, kurde, wszędzie trzy. Aha, a czekajcie, bo to są drifty. Aha, to jest końcówka. To są drifty. One w sumie krócej będą trwały. Co byśmy mogli tu wybrać? Mamy Nissan Nissimo, Camaro, Mazda RX-7, Honda S. Może coś z jakichś dalszych? O, na przykład Tetetka. Nie jestem wielkim fanem Tetetki. Challenger. Nie, to jak jest Challenger? Challenger, zajebiście. Pojedziemy Challengerem. Jedziemy sobie Challengerem. Kurczę, ale haczy. Dobra, ustaw się i obserwuj światła. Mam nadzieję, że nie będzie tak w ciągu gry, bo jakoś tak dziwnie zaczął haczyć pod koniec. Chociaż tutaj drifty akurat nie są najlepsze. Znaczy w tej grze akurat drifty są denne. Z dupy 10 tysięcy punktów dostałem. Fuck yeah. No już naprawdę. Nie wiem, jakoś nie mogę prędkości rozwinąć tutaj. No tak, faktycznie. Prędkości nie mogę rozwinąć, a jednak... się zdobyć punkty. Tak, tak, dziękuję. Zobaczymy, ile przeciwnikowi się uda zdobyć punktów. O, pierwszy jestem. To dobrze, bardzo dobrze wróży. Zaraz zobaczymy, jakie mają inni wyniki. No, nie takie złe. Tak, nie trzyma, takie jesteś złe. Na pierwszym miejscu.
Kryształ miał oczywiście więcej. Damn it! Jestem później na streamie, bo Kryształ jest moim moderatorem właśnie na Hitboxie, i jeżeli ktoś z was nie wie. Także jeszcze raz zapraszam naprawdę na streamy, wpadnijcie, wpadajcie. Jest bardzo miła atmosfera. Nie ma jakiegoś wielkiego trash talkingu, nie ma miliona osób na streamie, także spokojnie można sobie pogadać z ludźmi i tak dalej. Pogadać ze mną, ja się na każdym streamie praktycznie integruję. Bardzo często wychodzi to nawet w tej kwestii, że bardzo płynny drift. Więcej się integruję jak gram, ale to już trudno, to jest już moja przypadłość. Uważaj, postaraj się. Demet, trochę mało punktów będzie, jeżeli nie zrobię tutaj tego zakrętu. Zwracaj większą uwagę na kąt driftu. Im ostrzej skręcisz, tym lepszy. No ogólnie to jakoś słabo. Dobra robota. No kurde. No 33 tysiące, what? Spróbujmy jeszcze raz tą jedną konkretną trasę. Nowy komplet opon, tylko czekasz, zostawisz z niego strzępy. Super. Doskonały drift. Mówisz, że moje opony lubią umierać, tak? No to, że tak powiem, T-Volt by się nie zgodził z ich filozofią. On nie lubi umierać, szczególnie. Szczególnie nie lubi. O. Nie pierdzielać. No dobra, no to 140 tysięcy to już jest lepszy wynik niż 30. Zdecydowanie. Świetnie ci idzie. Znajdujesz. No i zobaczymy, jak to. Aha, bo to są trzy trasy. No tak, faktycznie. Ja. Faktycznie są trzy trasy. I zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Trasa w Hongkongu to ostateczny sprawdzian twoich umiejętności. Bierzemy się do dzieła. Dobra, zbliż się do linii startowej i czekaj na zielone światło. Okej. Jakoś tak teraz mam wrażenie, że szybciej w ogóle jadę niż wcześniej. Że tu ciężko drifta, nie? No. Świetnie, tak trzymaj. No. To są ładne wyniki. Kosztowała cię wszystkie punkty za drift. Nieprawda, udało mi je. Płytkie drifty na nic się nie zdadzą. Musisz się bardziej postarać. Doskonały drift. Udało ci się zdobyć punkty. Hehehehe. Jak go zabrał. O, wlejechał we mnie. Myślałem, że gramuje. Jeśli chcesz otrzymać premię. Dobra, super, zajebiście. No to trzy razy pierwsze miejsce, to akurat drifty. Jesteś pierwszy. Wiedziałem, że dasz radę. Aha, w końcu pobiłem Kryształa. Fuck yeah! No, właśnie teraz mi się przypomniało, o co mi chodziło z hitboxem, że właśnie śmiali się ludzie na hitboxie, że ja muszę już nienawidzić tego Kryształa za to, że w każdym po prostu jednym wyścigu jest lepszy ode mnie. Zobaczmy tak z dupy, ile fanów już mamy. Pewnie miliard. Nie, zaledwie 10 milionów. A, prawie 11. 10,950 praktycznie. Jeśli chcesz, dobra, wiecie co, no to nic, w takim razie dobrze wyszło, skończymy sobie tutaj odcinek, także dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak, zostawcie lajki, zostawcie komentarze, jak mówiłem na początku odcinka, będzie więcej odcinków teraz już z grida, regularnie będzie się pojawiał, nie wiem czy codziennie, ale regularnie, to znaczy, że przynajmniej co drugi, trzeci dzień będzie, nie, że będzie cały czas, a nie tak raz na trzy tygodnie, tak jak to niestety ostatnio było, aczkolwiek no miałem taki dziwaczny okres i ciężko mi było skupić się po prostu na YouTubie, więc tak tylko nagrywałem właściwie dwie gry i
Tak wyszło, dobra. No i w każdym bądź razie jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i jeszcze raz, po raz wtóry, zapraszam was serdecznie na streamy, które się odbywają przynajmniej raz w tygodniu. I link podany jest w opisie, streamujemy na Hitboxie, jeżeli chcecie zrobić jakąś dotację, to możecie cały czas robić dotacje nawet i poza... poza streamami, kiedy stream jest nieaktywny, dotacje można cały czas robić. Jest odpowiedni tam obrazek jak na razie, ale będzie to zmodyfikowane, żeby było to widoczne i wiadomo było, o co chodzi. I szukajcie informacji na Facebooku i na YouTubie na bieżąco o streamach. Trzymajcie się, do zobaczenia, bye bye. Na razie.